Witam w kolejnej misji Earth 2150 Lost Souls z kampanii LC. No, już zaraz przechodzimy do misji. Krótkie info, co zrobiłem w tym czasie, bo po zakończeniu poprzedniego odcinka jeszcze chwilkę pograłem, właściwie to jest kontynuacja. Mianowicie ja opracowałem parę technologii, transporter jeszcze się robi, ale to się nam przyda na kolejne misje. Radar, Fat Girl, platforma ogniowa, zaczepy, radarek, moon, będzie sporo save'ów i wczytań w tej misji, która teraz będzie pewnie, bo ona jest dość trudna, musimy rozwalić sporo bazy LC, przy okazji jest złoże surowców, które musimy szybko przejąć, LC będzie też korzystało z pojazdów maskujących, więc nie będzie to przyjemne doświadczenie. Kurde, mało kasy mamy, to już jest razem z gotówką z poprzedniej misji. No nic, będzie trzeba oszczędzać. No dobra, spróbujmy to zrobić. Tajna baza naukowa SK Polska 2, zaraz będzie też krótkie info na temat regularności odcinków. Wyprzeć ED z rejonu bazy naukowej. Jedziemy. Nowe pole są... Nowej rekrutce rzeczywiście udało się odeprzeć pierwszą falę ataków na centrum badawcze. Ale ED szybko otrząsnęła się z porażki i zbudowała na terenie Polski bazę wypadową, skąd planowane były następne ataki na centrum. LCF obawiał swój projekt, ale równocześnie zachęcona ostatnimi sukcesami nowej rekrutki, postanowiła przeprowadzić kontratak na bazę ED i w ten sposób zapobiec grożącemu niebezpieczeństwu. To ci pierdolnik dopiero. Okej, witaj siostro. Wprawdzie udało nam się skutecznie odeprzeć atak na naszą bazę naukową, ale ED wciąż jest w Polsce i szykuje się do drugiego ataku. Dopóki ED jest w Polsce, nasze badania są w niebezpieczeństwie, dlatego musimy przedsięwziąć jakieś środki zaradcze. ED rozpoczęła budowę bazy w Polsce. Proszę cię, abyś póki co zlikwidowała zagrożenie, zanim staje się ono przyczyną likwidacji naszej bazy. Nieszczęście z tobą celem zniszczyć bazę ED. A więc tak, to nie będzie przyjemne doświadczenie. Co my tu mamy? Prąd mamy. No dobrze, skoro mamy prąd, to teraz robimy szybkie zniszczenie mostów. No, dawaj. O! Co tu się odwala? Dobrze. No szybciej! Wiem, że jestem taki, no, spięty, ale kurna, no. O, ja nie, no. Za masakra! Dobra, dawać. Teraz tam. Co ja chciałem jeszcze zrobić? Zmień broń. Działa elektryczne i sprzężone działka. I na centrum numer 3 działa elektryczne, niech będą i sprzężone działka. I teraz tak, wyprodukować trzeba szybko tego radar. Mamy dużo surowców, to jest plus. Co my mamy? Możemy Fat Girl'e lepsze opracować i trzeba to będzie zrobić za moment. Co jeszcze mamy? Mamy regeneratory pól siłowych, które również musimy opracować. Dysponujemy zbyt małą ilością energii? Ja się spodziewam właśnie, że może być drobny problem, dlatego ja bym wręcz tutaj dorobił jeszcze jedną elektrownię słoneczną i dwie baterie. Myślę, że dwie wystarczą. O, właśnie tu. Okej. Strażnice dwie. Tutaj zrobimy. Cóż to za strażnice? To są strażnice przed jednostkami latającymi. Zniszczyć ten most, proszę. Kurna. Rąbać. O, super. Widzicie, ile to ma HP ten most, głupi? Kurna, co to ma być? Dobra, jeszcze jedna rzecz zrobię, mianowicie porówno centrum dowodzenia, jeśli się nie mylę, daje jakieś ciekawe buffy co do zasięgu broni, która jest na wieżyczkach, ale możliwe, że nie tylko na wieżyczkach. Więc zróbmy te centrum dowodzenia. Nie wiem ile w tym prawdy, ale no okej, zobaczymy. Okej, zrób baterię naokoło. Kurna, zawsze jest ten sam problem. Chcę tak ładnie to zrobić, a nie mogę. No co za szajs. Dobra, okej. Koparki mógłbym użyć i tutaj pierdyknąć co nieco, ale no... mniejsza. Co tam jeszcze? Plazma. Oczywiście, że plazma. Też plazma. Nie potrzebujemy chyba pól siłowych na budynkach, bo wiadomo, to LC, nie? Czy to ED? ED... No wiecie, nie? ED nie używa... Znaczy ten laser to jest gówno przeciwko budynkom, o tak, to chciałem powiedzieć. Dobra, jeszcze rozwalcie ten most tutaj. Drogie panie, rozwalić to! Kurwa, sznela, no. Im szybciej to rozwalimy, tym lepiej. Dobrze. Dobra. No dawać, dawać, dawać. Kurna no. Ile to ma... Dobra, okej. Chciałem powiedzieć, ile to ma HP. No co tu jeszcze? Nie wiem, czy śmigłowce będą z tej strony tutaj nas atakowały. W każdym razie zróbmy jeszcze jedną strażnicę. Kurna mać, no. Trzymaj pozycję. O, zobaczcie, widzicie te... Ej, kurna, widzicie te działka maszynowe są naprawdę dobre. Spójrzcie, jak one tylko te ich śmigłące, nie? A nie chcę rip... No nie! Moja strażnica. No. Dobra. Kurna, no. Ej, no. Come on, no. No. Okej. I teraz te centrum dowodzenia obczajmy. Dobra, jak to działa? Automatycznie... O chyba tak. I nie wiem, czy to zwiększa podobno zasięg, kurde... tego mojego sprzętu w jakiś dziwny, magiczny sposób? Nie wiem. Dobra. Możliwe, że będziemy potrzebowali jeszcze jednego centrum zaopatrzeniowego. I dwóch... kurna, dobra, dawać... Mercury, Freddy Mercury, dobra. A co za gówno? Patrzaj no, kurwa, co za mędnie. O! Jest, o to chodziło, widzicie? Tylko teraz tak, nie wiem czy działko plazmowe, czy może walić tak jakby nad budynkiem, nie? Wiecie. Dlatego... No kurwa, co za zło. Gdzie ten radar? Jest. O, tutaj niech jest. O, pięknie, pięknie, pięknie. O to chodziło. Pięknie. Obawiam się trochę o mój radar. O mój radar się obawiam. No nie, no co ty odwalasz, no. Dobra. Jak się zastanawiam, czy to by miało dość zasięgu, żeby trafić. Co by tutaj, co tu się odwala, kurna, a dobra, co się odwala w końcu. Więcej śmigłowców. Ajajajajajajajaj, jakie dno. Dobra. Jeszcze jedna strażnica tutaj i ona będzie wyposażona w działa plazmowe. Regenerujesz? Regenerujesz. Kurde. Dobra. Pięknie, pięknie, naprawdę pięknie. Dysponujemy zbyt małą ilością energii. O to chodziło. Super. Dobra, zmień broń na działko plazmowe, LC plazma. A więc co chciałem powiedzieć z tymi odcinkami? Mianowicie, że nie jestem pewien, jak to będzie wyglądało w kwestii regularności, bo czasowo jest gorzej, wiecie, chyba niż na studiach, o dziwo, jak teraz mam robotę. Wydawało się, teoretycznie powinno być lepiej, w praktyce jest gorzej. Mianowicie dlaczego? Już się z tego zaraz wytłumaczę. Tylko jeszcze zróbmy zaporę, dobra? No gdzieś tutaj... Co to jest za zapora? To jest taka zapora, żeby zmylić bota, żeby głupek zawsze leciał tamtędy, a nie tędy. O. Nasz budynek jest atakowany. O właśnie, tak, to jest cel tej zapory, tylko i wyłącznie. O, dobra. Zobaczymy, czy zadziała. Bardzo możliwe, że nie, ale chcę, żeby wszystko, co tylko się da, leciało tędy. O. Dysponujemy zbyt małą ilością energii. Kurwa mać, bateria. Czekajcie, zaraz jeszcze dokończę to, co chciałem powiedzieć o tej pracy, mianowicie. No bo tak, jak wiecie, ja kręcę tylko w weekendy, nie? Badania nad wynalazkiem zostały zakończone. I kręcę tylko w weekendy i to też nie zawsze, bo nie zawsze mogę, nie? Jak to w domku jednorodzinnym na wsi, bo ja przyjeżdżam na weekendy sobie do domu, to często, wiecie, a to ktoś chodzi, nie, a to coś tam, no, ludzie się przemieszczają, wiadomo. Nie zawsze mam dobre warunki przez to do nagrywania, czyli ciszę i że mogę tak sobie zamknąć pokój po prostu, żeby sobie nagrać. Zresztą cały weekend na nas wujek wpada. W związku z tym, że jest praca, ja czasami wracam sobie w piątek, no nie, więc wracam późno już cholernie, więc piątek odpada, sobota jest dość ruchliwa, więc tak jak się da. Czasami może nie być odcinka przez to, ale będę się starał, żeby były, o tak. Czasami może nie być. Ale będę się starał właśnie to tygodniowo, a niedziela, jak to niedziela, też będę musiał wiedzieć w niedzielę, żeby w poniedziałek do roboty być, no nie, żeby no, przyjechać, więc dlatego tak to czasowo jest średnio trochę. A tam nie mogę kręcić w Warszawie za bardzo, po pierwsze laptop, to jest jednak pewien problem, laptop, po drugie warunków nie ma, mam pokój jeszcze z dwoma kumplami, jest tam nas trójka w jednym pokoju, więc trochę cienko, nie? Może to się zmieni trochę sytuacja, jak już będę miał te... jak będę miał... mieszkanie, o, no nie? Własne, bo tam się rozglądam, no nie? Za czymś, żeby coś wynająć, nie? No ale tak to możliwe, że będzie taka pewna nieregularność, no jednak, aczkolwiek będę się starał, żeby były. Ok, chcę tego Fat Girla opracować i potem trzeba zrobić zwiat, polecimy na górę. Będę wytrzymać pozycję, dobra, weź tego, o i tam się przemieść tutaj, dobra. O, LC nie powinno mieć problemów z przemieszczaniem się. Tutaj regenerator, o gdzieś tu. No i dobra, super. I to nam powinno wystarczyć, żeby ich jako tako tutaj... O właśnie. Jako tako załatwić, nie? O. Wow. O kurna. Ładnie. Czołgi z polem siłowym mają. No to już jest ładnie, naprawdę ładnie. Już jest tutaj... szacunek. Nieźle ulepszeni są w związku z tym. Ta, nieźle ulepszeni. No dobra. Okej, odpieramy ich ataki spokojnie. Zaraz nam się opracuje Fat Girl lepszy. Strategia jaka? No tutaj nie ma zbyt dobrej strategii. Trzeba będzie rąbać po prostu powoli i tyle, nie? Okej. Możliwe, że Fat Girl rakietowe. O. Ej, yo. Tutaj powinna być baza. Czemu tu nie widzę nic? Ej, no ja przecież nie gram na łatwym, nie? Ja gram na normalu, tak? No, czemu tu nie ma? Nie ma tu bazy wrogiej. Czy na pewno gramy na normalnym? Cholera. Gdzie to sprawdzić? Czekajcie. Gdzie to sprawdzić? Da się to sprawdzić? Nie widziałem. No dobra, ej, jeżeli to nie jest normalny poziom trudności, no to okej, to sorry. To w następnej misji już będę na normalu. Bo takie to podejrzane mi się wydało, wiecie, że nie widzę tam wrogiej bazy tutaj. Mi się wydaje, że to powinna być tutaj, jak pyt. Dysponujemy zbyt małą ilością energii. A może dopiero oni ją zbudują, ej. Dobra, nie wiem. O! O, to jest to. Wiecie, to jest to. To jest nasza gruba dziewczynka z ogromną siłą ognia. O. Damn, she's beefy. Okej. Okay. Ale mony też się przydadzą, bo mony... chociaż mają troszeczkę mniejszą wytrzymałość, to powinny sobie radzić całkiem dobrze. Okej, no z funduszami nie stoimy najgorzej. Teraz jedyne co to... Dobra, jedyne co to trzeba będzie jakoś to... Matko, jakie to jest drogie. Why? Dlaczego to jest takie drogie? 4 robimy i potem plazma. A może rakiety? Jaki ty masz zasięg? Ty masz zasięg 10. Pewnie 9 będzie taki normalny, nieulepszony. Można robić znów taktykę z rakietami, nie? Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to podoba. Dobra, zacznijmy. Okej. Co ty gadasz? A, w tamtym jednym miejscu cały czas, no tak. No dobra, no tutaj się nie przedrą, nie ma szans po prostu. Tutaj nie przejdę tędy. I dobrze, i to jest nasza baza, już jest zabezpieczona, o tak. No i będziemy musieli się przygotować, żeby tam przejść. Zrobimy też 2 Fat Girle rakietowe może i trochę... trochę plazmy by się też przydało. No, może nie jakoś super dużo, ale trochę plazmy. Trzeba będzie zająć jeszcze jedno pole surowców, które wróg na pewno ma. Może zrobimy też jednego zwiadowcę w formie tego meteora rakietowego. No pięknie się rzucacie jak samobójcy. Bardzo mi się to podoba. Szkoda tylko, że będziecie dostawać te jednostki w nieskończoność, kurna. I to mnie wkurza. Ale samobójcy z was. Jak nic, samobójcy. O, i to jest potężne. Damn, she thick. Kurna, really. Dobrze, że masz armor, 50 armora. No. To wbrew pozorom ten Phobos jest całkiem wytrzymały, wiecie, ten stateczek, wbrew pozorom. No dobra, okej. No niech oni tutaj atakują nas cały czas. Tutaj jest to złoże surowców, które będę chciał jak najszybciej wydobyć, żeby bot go nie przejął. Nie wiem, czy bot ED jest w stanie przejąć takie złoże surowców, ale jak przekonaliśmy się w kampanii ED, bot LC może przejąć złoże surowców. Bot UCS też. Czy on to będzie wysyłał na nas chmarę termitów, nie? Do wydobycia. A ED to nie wiem, czy będzie robił fabryki. No, trzeba będzie zobaczyć. No w każdym razie chcę przejąć te złoże, zanim dobiorą się do nich swoimi brudnymi obskami. Dobra, mam baterię, wszystko mam. Jak tam stoimy z energią? Ładowanie. No dobra, okej. Myślę, że jesteśmy na plusie, albo raczej wystarczająco. Co, jeszcze coś opracować? Nie wiem. Wydaje mi się, że broń plazmowa, nie... Obym się nie mylił, ale chyba ją się robi z miotaczy dźwiękowych, a nie z dział elektrycznych, więc miotacz dźwiękowy musimy opracować. Chyba, nie? Nie jestem pewien 100%, ale tak mi się wydaje. Ten radar, kurde, no poziom 3, on jest drogi strasznie, ja bym go wziął, nie? Ale... to jest tak drogie, że aż boli. No dobra. Mony. Mony to ja chyba zrobię plazmowe, o tak. Parę monów plazmowych. Jaki mamy limit jednostek? Mały. Zbyt mały. Kurna, naprawdę taki mały. No dobra. To może nam wystarczy. Dobra, z takimi platformami to może nam wystarczy faktycznie. Okej, tylko ostrzegam dla osób wrażliwych, o słabych nerwach, że może tu być dużo save and load. Nie? Uczulam na to, gdyby coś. Dlaczego? Bo no nie chcę ponosić strat jakichkolwiek do kolejnych misji. Trzeba mieć dobry start, o, a słaby start to później będzie, wiecie, tylko gorzej, nie? Dobra. Ale rąbiemy, kurde. Nic się nie będzie, spoko. Dobra, zbliżmy się, może oni będą te fortyfikacje robić dopiero. Nie. Nie zrobili. No to dobra, jak nie zrobili, to dobrze. Okej. Już mamy Fat Girla rakietowego, to już jest... Już jest nieźle. Yo, gdzie jest jeszcze jeden? Tu był jeszcze jeden. A tutaj jest, dobra, chodź tutaj. Choć tutaj od razu wam zmienię na... Trzymaj pozycję. To jest siła ognia, kurde. Dobra. Zmień broń na... sztandar. Dokładnie. Zmień broń na sztandar. I co? Jeszcze coś chciałem zrobić? Chciałem zrobić mony plazmowe, tak? Czy jednak te Fat Girle plazmowe? O, za cholernie drogie, no. Dobra, zróbmy dwie. Dwie zróbmy. I może ze 4 mony? Nie wiem. Dobra, na razie 2. I ruszymy taką grupką na północ. Tych też bym wziął. No, tych też wezmę. Przydadzą się. Nasz budynek jest atakowany. Aha, okej. Kurna, chyba ten radar jednak będzie potrzebny. A nie, no co ty ich wciąż nie widzisz? No dobra. O. Nie wiem, czy nie stoi za blisko. Ale niech będzie. Ło. Właśnie chyba za blisko jesteś. Dobra, my się odsuń tutaj. Zregenerujesz się dość szybko, co? No, dość ładne tempo ma. Okej, no więc jeszcze tylko potrzebujemy trochę plazmy, nie? Żeby móc czymś przywalić tak, no, takim czołgom różnym. No dobra, tak. To jest obrona przeciwlotnicza. To jest do rąbania budynków. Jak będzie potrzeba, to może jeszcze 2 zrobimy. A to jest do obrony przed czołgami i ogólnie takim syfem. Ale kurde, no będzie teraz mi to zgłaszać cały czas. Wiecie, to wyłączę chyba. O, spoko. Nie, żebym miał coś przeciwko miłemu kobiecemu głosikowi, no ale powiedzmy, że tak cały czas mi to trąbi, to się robi ciążliwe. No dobra. Trzymaj pozycję. No ten atak na ich bazę to będzie ciężkie. Dobrze, że wy nie macie armora, kurde. Nie no, co tu się odwala po prostu. Takie chmary śmigłowców, no. I to takich porządnych śmigłowców. Ryb. Myślę, że jesteśmy tu bezpieczni i to tak porządnie, no. Na szczęście LC mogą nawet nad wodą się poruszać, więc nie powinno być problemów. Jeden z czym możliwe, że będzie problem, tak się trochę obawiam, to czy nie mamy zbyt małej siły ognia. Chwila, nie masz HP więcej. Kurde, ej, co jest? Poziom powinien HP zwiększać chyba, nie? A, może to od któregoś dopiero. Chwila. Poziom 2, poziom 3 dopiero podniósł HP. No to ciekawe. Dobra, nie buduję tutaj nic, no to dobrze. Tu gdzieś jest te złoże i ja zaraz tam wyślę tą moją mini armię i będziemy musieli uważać, żebyśmy je nie stracili. Oczywiście. A potem spróbujemy rąbać, o tak. No i dobra, no. Wysyłają chmarę śmigłowców, na szczęście takich lekkich. wszystko tracą, tak? Pięknie. Trzymaj pozycję. Aha, nie możesz wyjechać. Dobra. I to jest nasza grupa. Nie chcę jej robić na Pluton. Trzymaj pozycję. Dobra. Mili Państwo, w tej misji do akcji przechodzimy dość szybko. Właściwie to już, widzicie? Wysyłam nasze TTT, nasze radary i od razu nasze wojsko tutaj też wysyłam. I to chyba coś zostało, tak, radar. Kurna, radar jest kluczowy. No pięknie. Nie no, pięknie tłuką te strażnice, naprawdę. O, widzicie? Na początku jak najbardziej. Działka sprzężone. Jest dobrze. Później zastąpimy je rakietami, myślę. Ale na początku to nie ma co, nie? To jest wystarczające. Tak. No, one są wystarczające na ten moment. Dobra, mamy dwa regeneratory. Regenerator tarcz i regenerator HP. Jadą. Kurde, wolne jesteście, no. Wolne? To jest trochę problematyczne, że takie wolne są. Jest. A patrzcie, jak próbują, nie, żeby przedrzeć. Nic z tego, kurde, nie masz szans, się nie przedrzesz tędy. Co ty kombinujesz w ogóle? Piękne, dobra, okej. I co? Jest nasza grupa? O, jeszcze nie dojechałyście? Faktycznie. Produkcja została zakończona. Damn fick. Czekam na rozkaz. Czekasz na rozkaz, dobra, to może zrobisz zwiad. Nie wiem, czy jeszcze dwóch... A, jeszcze was miałem wziąć, no dobra. Czekam na rozkaz. To ma dużo siły też, no. Nie wiem, czy to nie jest za mało. Mam jakieś obawy, że to jest za mało. Może jeszcze dwa rakietowe zrobić, nie wiem. Albo dwa mony plazmowe. What? A wy świnki, dobra. Okej, tak się bawimy, co? Dobra. Produkcja została rozpoczęta. Produkcja została rozpoczęta. A to dzitki, no. Okej. Nie chcę umierać. What? What's happening? Okej. Tutaj był jakiś problem, dobra. Jakiś drobny problem. Bazy ED na pewno są gdzieś tutaj. Trzeba się ich pozbyć. One będą nam niszczyły linie zaopatrzeniowe. To jest nie do pomyślenia. O! Ło! Ty, po co im radar tak w ogóle? No dobra, czekaj, to nie jest zakłócacz, to jest radar, nie? No. Dobra, przetestujmy mony elektryczne. Poradzę sobie? Powinny sobie poradzić. Wow, ej, dużo was. I laser! Kurna mać, laser. O, piękne. O, kurna. Produkcja została zakończona. Jest, dobra. Produkcja została zakończona. What is this abomination? Niepotrzebna ci pomoc, patrz jak ich kosisz. Dobra, teraz jest potrzebna pomoc. Kurna, jakie to jest wredne dziadostwo. Te pojazdy maskujące, kurna. Yeah, shit. Dobra, dawaj tu. Tak? Naprawdę? Kurna, radar. Dobra. Aha! Znalazłem was. No dobra. Ile tutaj myślicie dać? Co? Może 3? Jak to nie ma energii? Nie ma energii. Kurde, my musimy całą bazę tu zbudować, no. Cholera. No dobra, okej. No to zaczynamy, nie? Robimy całą bazę tutaj wydobywczą. Myślę, że warto pokusić się o to złoże. A więc zaczynamy od... tak, tu będą te... Dobra, 2 baterie. 3 może, co? No dobra, niech będą 3. Centrum zaopatrzeniowe, strażnicy, centrum produkcyjne, to nie wiem, czy warto robić baterie, oczywiście. O kurde, jak ładnie się uda. No, pięknie. Może jeszcze jedną zrobię, tak, żebyśmy mieli full energii, nie? I teraz poproszę... O, właśnie to. No. No świetnie jesteście po prostu. Dobra. 2 mony się zrobiły. Jup. Zmień zachowanie, znaczy ten, manewruj, trzymaj pozycję. Dobra, jedziecie tu. Poproszę... O, super. Centrum zaopatrzeniowe też się przyda, strażnice też się przydadzą. Centrum produkcyjne... Jedno bym zrobił tutaj. No dobra, jedno centrum produkcyjne. Może obrócone może w tą stronę? Niech będzie. O, gdzie budynek tutaj jest pewnie atakowany, tak, standard klasycznie, surowce mamy dużo jeszcze, będzie dobrze, ta misja wyjdzie nam chyba ładnie, znaczy zobaczymy jak nam pójdzie rąbanie wrogiej bazy, o to będzie kluczowe, jak pójdzie bez problemów, no to misja pójdzie dobrze, nie, no problemy, to cóż, no to będzie źle, nie. Dobra. Po co ci ten mur, Raiderze? Tak, można się pytać. A no, po to jest mi ten mur, żeby zmylić wrogie jednostki. I żeby poruszali się, żeby się poruszali tak, jak ja im każę. Po tym jest ten mur. Tak, mają robić to, co im powiem. Spoko. To bazę później sprzedamy, nie? Myślę. Jak na razie niech jest. 4. bateria. No dobra, dużo surowców na nią wydam, z 20 000, ale myślę, że będzie warto, że tu jest ich więcej. Jeszcze nie wszystko, nie? Zaczepy, sprzężone działka. Na początek jest to wystarczające. O, zobaczcie. I teraz nic nie powinni tutaj jakoś tak, wiecie, manewrować, żeby nas zaatakować, nie wiem, z innej strony, nie? Powinien być spokój. Powinniśmy mieć spokój przynajmniej. No. I obstawiam tak, bo wydaje mi się, już to wyczytałem, bo kto wie, że już wspominałem, że korzystam z takiego pewnego poradniczka co jakiś czas, no nie? Że bot chyba ma tendencję do jakichś takich wypadów, kurde, więc wolę się... tutaj zabezpieczyć, nie? O! Nie mówiąc już o tym, co też wspominałem, że bardzo lubię budować. Takie bazy różne. No dobra. O! I oczywiście gniazdko z morale. O, super. No i to jest nasza baza wypadowa. Ile tutaj tego jest? Ło, 130 000. Ej, no proszę państwa, to nam się to opłaca. I to naprawdę się opłaca zrobić tutaj bazę. No. No i dobra. Wszystko jest, tak jak trzeba. Musimy rozpiżyć jeszcze te tutaj, ich takie centra zaopatrzenia. Dobrze, że prowadzimy już wydobycie tutaj. Phobos, może by się przydał tutaj ten kolejny. No dobra, zobaczymy. Te mogą zostać z rakietami. Gniazdka, ty zmieniasz na morale. Te dwa poziomy to jest spory buff. I super. No i elegancko, kurde, kapitalnie. Nie chcę zacząć, nie chcę jeszcze rąbać ich bazy tu, dopóki nie postawię w całości tej tutaj bazy wypadowej, nie? To jest takie, wiecie, nie? Takie zabezpieczenie, bo wtedy jeżeli oni na nas ruszą tutaj, wiecie, że bot zareaguje po prostu, nie, że o kurde, atakują moją bazę, zniszczyć go i wyśle na mnie wszystko, co ma, no to przynajmniej budynki nas będą wspierać, o. Nie? Wtedy będziemy mieli pomoc w niszczeniu tego wszystkiego. Strażnice, okej. Robimy te strażnice. Chciałbym tu jakieś takie elektryczne zrobił, nie? Ale tak myślę jeszcze, jak to rozstawić. Dobra. Tutaj? 3 gniazda. Nie. Nasz budynek jest atakowany. O, no tutaj to nie mają szans po prostu. Aż chyba znów za dobro zrobiłem to obronę, może 2 by wystarczyły. Nie, dobra, niech jest. Więcej tym lepiej, nie? Kurno, nie widzisz go? Dobra. Tu zmieniamy broń. Na plazmę. O, plazma zawsze. Zawsze na propsie plazma. Tu plazma. O. I to mniej więcej tak chyba będzie wyglądało i powinno nam wystarczyć. Tak, to jest nasza baza tutaj taka obronna. O, może jeszcze tutaj zrobimy 2 działa elektryczne i nic więcej nam nie potrzeba. Tak, to jest nasza baza wypadowa. Wiem, że się powtarzam. I z której będziemy przeprowadzali właśnie tutaj te wszystkie ataki. No, pierwszy cel, spróbujmy zniszczyć te niewielkie fortyfikacje. Tutaj damy działka elektryczne, to są takie, wiecie, jak coś za bardzo podjedzie. I teraz jeszcze, bo to jeszcze nie koniec, ustawmy odpowiednio nasze jednostki. O, ja chcę mieć tylko rakiety. O, właśnie tak. I jeszcze wy, nie? Ustawmy was tutaj. Ustawmy was tutaj. Ustawmy was tu. O! Pięknie. O! Jeszcze tutaj 2 chyba są, tak. 2 jednostki. Chodźcie tutaj, no. Te nie mają pól siłowych. No. Tak to mniej więcej wygląda. Radary, regenerator. No i dobra. Tak, to jest nasz forcik. Nie mylić z torcikiem. O. Zaraz podjedziemy i spróbujemy wyrąbać ten posterunek. Myślę, że wystarczy rozwalić ten elektrownię i powinno być już bez problemów. O, już strzela. Wait, why so fast? Okej. O, żeż ty gnoju. O, żeż ty gnoju. A to kurna, mamy zasięg? Co taki? O, patrzcie, wow. Masz jakieś heavy rockets czy coś? Kurna mać. Dobra, cofamy je. Cofamy je tutaj. Bardzo możliwe, że zaraz tu przyleci cała chmara wrogich jednostek. O, dobra. No. Nasz budynek jest atakowany. O, nie przylecieli jeszcze jednak. No to dobrze, bardzo dobrze. Ojeny, jaki wylewelowany. O kurna, ten budynek to jest po prostu jakiś boss. O, pozbyliśmy się. Ładnie, okej. No dobra. Surowce w złożu zostały wyczerpane. A, kurna, jednak przyszli, no. Dziady. O, ty gnoju. Masz za problem. Nie wiem, co tam się działo. No jest, to jest tragiczne. No. Nasz budynek jest atakowany. No. Jak widzicie? No problem. O, gruz jechał. O, ty gnido. O, ty gnido. Już po tobie. Nic tu, kurna, nie zbudujesz. No patrz, jaki frajer, no. O, nie. Nie będzie elektrowni. A ty nic nie zrobisz. Teraz tylko trzeba się pozbyć tej małej bazy wypadowej, posterunku broniącego most. Jest super. Aha, no tu jeszcze troszkę jest, ale już niedużo faktycznie. Jakieś grosze. Surowce w złożu zostały wyczerpane. Well, cywilniaki zróbmy. Produkcja została rozpoczęta. Dobra, chodźcie tutaj, walniecie trochę mocniej. Bot, który reaguje agresywnie na atak, tak? No zobaczymy, jak ci tam pójdzie. Nasz budynek jest atakowany. Produkcja została zakończona. O, patrzcie, jak pięknie tłucze. Jednostka została zniszczona. Aha, okej, cofać się. Wiesz, mogłabyś mu oddać. O, podmieniajmy prawidłowo, nie? O, dobrze, że LC mają też tak potężne pole siłowe. Kurna. Co ty, kurna, kombinujesz cały czas, no? Wtedy macie fundusze ciągle, kurna, czy jak? Co, jest jakiś tryb wujaszek sam, czy co? No dobra, ta baza gdzieś jest, ta ich baza jest gdzieś tutaj niedaleko. O. Czy widzicie, szybki odcinek, nie? Dość w miarę. W sensie, na pewno nie skończymy go w tym odcinku, ale już zaczynamy rąbać ich bazę. Więc faktycznie idzie szybko, idzie gładko, idzie sprawnie. Chyba, no, żebyś się nie przeliczył. Produkcja została rozpoczęta. Jest takie ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Jest takie ryzyko... Ożeż ty gnoju. A cóż to takiego, co? Cóż to my tu mamy? Aha, dobra. Okej, kolejny posterunek. Produkcja została rozpoczęta. Przyda się to atakować pozycyjnie. Nie wiem, szczerze mówiąc. Spróbujemy. Jednak jest ryzyko, że się tego nie da tak łatwo atakować pozycyjnie. Dobra, blokada. Piękna blokada. Super. I działa w ten sposób. Kurna. Zarąbiście po prostu. Wiem, dużo sejwików. Bo teraz jest bardzo, bardzo ryzykowny moment, widzicie, nie? Musimy zrobić taką blokadę. I zobaczymy, jak będą atakować. Czy to ma prawo wytrzymać itp., nie? Mony elektryczne dajemy na boki, bo są troszeczkę słabsze. Tu jeszcze dajemy te rakiety. O, no dobra. I mamy coś takiego. I teraz tym czymś spróbujemy tutaj im naklepać. Ale ostrożnie. Nie wiem, czy tam jeszcze nie ma jakiejś bazy tu po drodze gdzieś, kurde. No dobra. No nic. Atak pozycyjny. I co? Masz zasięg? Nie masz zasięgu? Masz zasięg? Nie masz zasięgu? Masz zasięg? Nasz budynek jest atakowany. A, mówisz, że w zasięgu, a nie masz zasięgu, tak? Dobra, a teraz masz zasięg? O, come on! Nie, kurna no. No przecież masz 9 zasięgu, co, czemu ty nie strzelasz? Lampa ci przeszkadza? Moja droga, no. Surowce w złożu zostały wyczerpane. Aha. O, ja pisa, shit. Chodź tutaj. No chodź, podjedź, come on. Kurna, jaka masakra. Po prostu, ojeny. Zobaczcie, widzicie, co my robimy z ich jednostkami? Mogłyby się mieć trochę lepszy zapłon, o, to muszę przyznać. Ale to w sumie ci goście od ED też mieli taki zapłon. No ale wiecie co, te pola siłowe 2000 to jest... To jest kurna potęga po prostu. Dobra. I co, naprawdę ty nie masz zasięgu, żeby to uderzyć? Kurna, no 9, no, why? O, jest komenda. Nie no, kurna macie. Weź nie podjeżdżaj, ja cię bardzo proszę, nie podjeżdżaj. Kurna, może by się dało to ogarnąć, ale czemu ty podjeżdżasz? No, dobra, zamiana. Regenerator naprawi. No, please, sieknij mu, no. Strzel mu. No, no właśnie, no, come on. Kurna mać, no. No kurna, on ma zasięg, no co za... Mam ochotę wykorzystać te mony i tu podjechać. Ewentualnie zrobić gniazdo z morale i będzie większy zasięg. Nie no, co to jest? Wait, what? Hej, wiecie co? Ej, chłopaki, kurde, przed chwilą wpadł mi do głowy szalony pomysł, nie? Czekajcie. Jak to zadziała, to będzie głupie, nie? Naprawdę. Będzie głupie, ale może się uda, czekajcie, zobaczmy. Tylko muszę wymierzyć dobrze, to może być strata tych 300-600 może. Czekajcie, no. O, ej, no jak to zadziała, to będzie głupie, naprawdę. What the fuck? Nie no. Kurna, really? Będę stawiał budynki i będę w nich strzelał budynkami. No po prostu ja no. Kurna, no nie no. Are you serious? Moje motto, nie? Are you serious? Oh, come on. This is such a cheap shit. O nie no. Morale is superior, widzicie? I budynki. kurna, przecież ja teraz mogę budynki stawiać i ich nawalać swoimi budynkami, no przecież to jest bez sensu. Kurna, przecież nie, no to nie jest bez sensu, to ma sens, kurde, zrób wszystko, żeby pokonać wroga, nie? Ale przecież to jest takie głupie, no. O jedy. Naprawdę to jest głupie. No dobra, okej, zrób morale, zobaczmy jak to nam pomoże. Regeneruj go! Kurna, dobrze. Okej, masz zasięg 10. Teraz bądź łaskawa i traf. Ja pierdaczę, no. Naprawdę ja muszę budynkiem to rąbać. A to? 12 zasięgu. Czajcie? 12 zasięgu. Naprawdę będzie cheap. Dobra, zrób to. Plazmę, kurna. Załatwimy ich w taki sposób. To jest nowa metoda. Ja wcześniej robiłem inno, wiecie. Ja wcześniej robiłem jakieś takie wypady podjazdowe, no nie? Takie... Cofałem się, zregenerować, atakuję i tak na zmianę, nie? Ale widzę, że... Kurna, to się kapitalnie sprawdza, no. Budynkami ich załatwimy. Why not? Kurna, zobaczymy, czyje budynki będą superior. Dupki. Nie sięgasz, co? Dobra, zrób jeszcze jedno gniazdo ze sztandarem. I większość normalnych oglądających będzie się zastanawiać, co tu się odwala. Co ten człowiek wymyślił? No cóż, no. Skoro działa taka metoda, to czemu nie? No. Przecież to jest takie głupie. Wiem, że to jest głupie, ale działa. A, mamy już 180 000 kredytów. Też super, nie? Jakby się udało skończyć misję, mniej więcej z taką ilością, jeszcze trochę sobie dołożyć. Patrzcie, kurna, to już co jaja. Widzicie to? Nasz budynek jest atakowany. O nie, no przecież to jest zło. Kurna, jakie to jest... This is so cheap. Nie, no dobra, okej. No co ja chcę zrobić? Nie, ja chcę to zrobić inaczej, ja chcę to... Gdzie jest czwarty mono? Ja wiem 4, nie? No są 4, dobra, okej. Możecie wjechać na tą rzekę? Nie możecie wjechać na rzekę, kurwa. To coś ewidentnie nam przeszkadza. Nie. A gdyby tak... Dobra, wiecie co? Jeszcze jeden save, bo ja zrobię ryzykowną rzecz, mianowicie podjedź i weźmy pierdzielni. O! O! Dobrze, dobrze! Yes! O, pięknie, dobra. Wow, ale moc! Nie no, Fat Girl to jest, kurna. Przecież to jest po prostu potężne, kurna, widzicie? Ale potężne. Kurna mać, no, to plazma po prostu, że... Ja pierdaczę, ale mycka. O nie no, my jesteśmy superior po prostu w stosunku do naszych wrogów na tym momencie. I zobaczcie jak to szybko się regeneruje jeszcze, nie? HP. Ojej, no. Kurna. Aż mi szkoda po prostu. Dobra, zwabić ich. Tutaj niech podjadą. Proszę bardzo, my tutaj mamy... O, ustawioną blokadę. Znowu, o pięknie. No, chodźcie, próbujcie. Come on. Zapraszam do tańca. Żal. Żal. Nie. No kurna. Nie no. A ty się tak nie śmiej, powiedz, nie? A za czym jak ci pójdzie z ich główną bazą? No szczerze to nie wiem, jak mi pójdzie z ich główną bazą. Faktycznie troszkę się obawiam, jak mi pójdzie z ich główną bazą. Wiecie, to faktycznie trochę mnie to martwi, no ale zobaczymy. Spoko, wymyślę jakąś szaloną, dziwną taktykę i ich rozwalimy. Na przykład zrobimy spam gniazd rakietowych, o, albo strażnicę zbudujemy, o. Będzie dobrze. Kurna. No, 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 ej, ale ty się nie daj zabić w taki głupi sposób, ja nie chcę wczytywać, no. Tak dobrze wylewelowano jednostkę, to naprawdę byłoby mi szkoda stracić. O, pięknie, dobra, rąbać to wszystko. Zniszczyć. Masakra. Masakra. Kurna. Rzeź po prostu. O, patrzcie, jadą. Tu się ma. Jak wam mija dzień, bo widzę, że nie najlepiej. O kurna, no to nie wiem, teraz to oni są biedni naprawdę. Kurna. Wiecie, LC jest superior po prostu, nie? Dobra. Myśmy tak tylko ostrożnie, bo tu jest baza gdzieś, tutaj zaraz będzie baza. Tak. Gdzieś tu będzie. Kurna, co jest? On tak naprawdę tak daleko była ta baza? O, w dupę. Nie regenerator, kurna, nie! Nie, on jest kluczowy dla powodzenia misji, no. O, w dupę, no. Kurna. No. Wiecie, jak ciężko się majkruje w te gówna malutkie? O, wow, ale fabryk, wow. Czy regenerator sam może się regenerować z siebie? Co? Ciekawe, nie? O, to był ten bez pola siłowego. A gdzie jest radar do cholery, no? Yo, gdzie jest radar? Kurna, czemu ty żeś z nami nie przyjechał tutaj, no? Ty mendo. Z ciebie mamy problem. No, co? Jakim prawem wy macie wciąż pieniądze? Ej, oni produkują normalnie, no oni mają hajs po prostu. Kurna, ja myślałem, że to wsparcie jest, co oni dostają, nie? Oni mają pieniądze po prostu. Cholera. Ej, no to trochę komplikuje sprawy. Dobra, spoko, dobrze jest. Weź to! Traf go! Ojej, no i produkują jednostki normalnie. Nie no. Ja myślałem, mówię, nie, że to już jest koniec, kurde. Oni mają pieniądze. Nie, no, to nie bardzo niedobrze. Kurna, zasilania nie ma. Już wiecie, co kombinuję, co? No właśnie, co ja mogę wykombinować? No po prostu zróbmy tu bazę wypadową, tuż przed ich bazą. I będzie bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie. No. Tak, naprawdę będzie zabawnie. No chodźcie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest po prostu bezczelne, no ale... Tak. Zgadzam się, to jest bezczelne. Naprawdę. Mam to gdzieś. Rób wszystko, żeby wykończyć swojego przeciwnika, nie? Dowolne środki. Wszystko... Jeżeli jest skuteczne, to stosuj po prostu. Tyle, nie? Ja bardzo przepraszam, ale pozwolisz sobie tak ładować w tyłek takie rakiety? Jakkolwiek by to zabrzmiało. Dobra, dawaj. Dawaj, jolo. Okej. Robimy zaporę. Zaporę z Fat Girlów. Robimy... Kurna, co ja wyprawiam? Co ja kurna wyprawiam? Jeszcze nie robiłem czegoś takiego, nie? Naprawdę, pierwszy raz taką taktykę stosuję, ale... No, cóż, coś nowego, nie? Jesteś szalony. O, kurna. Dobra, no dobra, to jest, zróbmy tu centrum zaopatrzenia, proszę bardzo, jeszcze jedno gniazdo na murale. Będzie fajnie. Tak najbardziej to mnie dziwi, że oni mają wciąż fundusze, żeby to wszystko produkować, wiecie. Ale z drugiej strony oni wcale jeszcze nie tak dużo ich, nie? Robili chyba. No dobra, no. Co to jest? Do przejmowania zrobili. Patrzcie. No nie, no to już oni się już chwytają, to już jest jakaś desperacja po prostu. Kurna. This is desperation. Ale właśnie chyba się kończy nam czas i trzeba będzie ten odcinek zamknąć. Tak, no ED już są zdesperowani po prostu. Ja ich po prostu upokorzyłem tutaj. Nasz budynek jest atakowany. Wow, ej, no nie, no kurna, tutaj, co to jest? Produkcja została rozpoczęta. Utraciliśmy... No nic, no. Dalszy ciąg tego... Ej, dużo ich, dużo. Jednak dużo produkują ich, nie? Wciąż nie jest takie... To nie jest takie proste, jakby się wydawało, ale powoli idziemy do przodu, nie? Dobra, jakie masz zasięg? Zasięg 9, zasięg 10. Zasięg 10, dobrze, zasięg 10. Bądź tak łaskawa i zniszcz to. Kurna, szkoda, że ja tyle muszę jeszcze majkrować tutaj, no. No dobra, okej, więc dalszy ciąg tego upokorzenia będzie w kolejnym odcinku. Kończymy na razie. No. Myślę, że w takim tempie to nam się uda w kolejnym zniszczyć to bazę LC, więc ja się z wami żegnam. Na razie.